zone. Witam Was serdecznie, kochani. Z tej strony Marcelu. Zapraszam Was na kolejny materiał z serii Rainbow Six Siege, sezon numer 2. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który ostatnio porusza dość mocno sieć oraz graczy, użytkowników gry Rainbow Six Siege, to znaczy temat dwóch nowych rang, które mają się pojawić w najbliższym czasie. Oczywiście są to informacje niepotwierdzone, są to tylko i wyłącznie nasze przypuszczenia na podstawie informacji, które wyciekły na Reddita. Także żebyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że te rangi będą, natomiast jest to ciekawy temat do poruszenia i omówienia systemu rang, jak to wygląda obecnie i jak by to wyglądało w przypadku dwóch nowych rang, które tutaj mają niby wejść. Oczywiście jest to Obsidian i Champion, także te dwie nowe rangi mają się pojawić w grze. Jak to będzie wyglądało, to się wszystko okaże. Zapraszam Was serdecznie na ten materiał. Nim do niego przejdę, to chciałbym jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was zaprosić do grupy na Facebooku, polskiej grupy wsparcia, która jest związana z grą Rainbow Six Siege. Naprawdę jest nas coraz więcej, bardzo się z tego cieszę. I chciałbym, abyście wszyscy tę grupę promowali, zapraszali swoich znajomych, abyśmy się wspólnie razem rozwijali, tworzyli bardzo fajną, ciepłą i sprzyjającą po prostu komunikacji grupę. Tak więc zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na polską grupę wsparcia i widzimy się za chwilę w tym materiale. Jeżeli chodzi o system rank w tęczy, jest on prostym, bardzo prostym systemem opartym na kamieniach szlachetnych. Czyli zaczynamy od miedzi, później mamy brąz, mamy srebro, mamy złoto, mamy platynę i mamy diament. Te wszystkie rangi mają oczywiście oprócz diamentu 4 podrangi, 4 stopnie. W każdych z tych rang mamy zdobyć określoną ilość punktów, aby awansować do rangi czy grupy wyżej. Tak więc tutaj to wszystko jest bardzo jasno określone. Oczywiście zdobywamy punkty za zwyciężone mecze. Tak więc ten system jest w miarę prosty. Co się jednak dzieje ostatnimi czasy? Ten system został lekko zmieniony i teraz tak naprawdę ranga nie odzwierciedla naszych umiejętności. W tym momencie ci, którzy mieli w tamtym roku, w tamtym sezonie goldy, silvery, mają teraz po prostu diamenty, bo było to bardzo, bardzo łatwo wbić, ponieważ ten system pułap punktowy został zdecydowanie obniżony. Tak więc teraz tak to wygląda. Oczywiście ja nie wbiłem tutaj diamentu z przyczyn różnych, tak? Na tym nie będziemy się rozwodzić. Obecnie mam platynę. Jeden, zmierzam do platyny. Dwa, jak gdyby odzwierciedla to moje umiejętności na dzień dzisiejszy, więc tutaj się jak gdyby nie będę spierał i dyskutował. W każdym bądź razie, ten system jest tutaj prosty, został troszkę zmodyfikowany i został troszkę uszkodzony w moim odczuciu, bo teraz tak naprawdę ranga nie gra i to jest odzwierciedlenie tego całego systemu. Dawniej było tak, że rzeczywiście ten diament to był gość, który grał naprawdę na wysokim poziomie, a teraz jest to po prostu bardzo, bardzo się to zmniejszyło, jeżeli chodzi o te rangi i mamy ogólny tłok, jeżeli chodzi o system rang i ci gracze, którzy mają diamenty, czasami po prostu na nie nie zasługują i też odwrotnie. Tak więc te dwie nowe rangi, które miałyby być wprowadzone, czyli Obsidian i Champion, są tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o Championa, oczywiście zostało to zaproponowane, że otrzymujesz Championa, jeżeli jesteś w 500 graczy w danym regionie. I otrzymujesz Championa, fajnie by to wyglądało, jakby ten Champion rzeczywiście był w barwach danego kraju, w którym grasz. I było to by bardzo fajne rozwiązanie, poza tym byłoby to wprowadzony taki system rankingowy, gdzie każdy z nas by chętnie się chciał zobaczyć, na jakim miejscu się znajduje. To jest fajne rozwiązanie i myślę, że ten Champion jak najbardziej by się tutaj spisywał bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Obsidian, ja jestem zwolennikiem tej rangi jak najbardziej, bo ona by po prostu by ten ścisk troszkę rozładowała wśród tych wysokich rang.
I ten obsydian również można by podzielić tak samo jak diament na cztery podklasy, czyli diament 1, diament 2, diament 3 i obsydian. Obsydian 1, obsydian 2, obsydian 3, żeby to było tutaj jasne. A champion to była ta właśnie klasa, która nie ma już. Jesteś championem, jesteś 500 na lepszych graczy, jeżeli chodzi o twój region. I to jest tutaj bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o inne sprawy związane z rangami, tymi dwoma wprowadzonymi, o co mi tutaj głównie chodzi? Chodzi mi o to, że w tym momencie gra wygląda w ten sposób, że wbijasz diament i w tym momencie ta gra się generalnie kończy. Możesz mieć motywację do grania innego niż tylko na rangi, ale tak naprawdę dla gracza wbicie diamentu powoduje, że ta motywacja spada. Chyba że grasz rzeczywiście w drużynie, grasz jakieś rozgrywki związane z pucharami, z eslem czy tego typu turnieje, to jak najbardziej na tą rangę już sobie nie patrzysz. Więc dla mnie punktem pierwszym wprowadzenia obsydianu i czempiona byłoby po prostu zwiększenie motywacji graczy do grania. Czyli taka główna przyczyna, która powoduje, że gracze chcą grać w daną pozycję, czyli motywacja do rozwoju. Gra będzie się rozwijać wraz z nią gracze. No to, co wspomniałem, dodanie dwóch dodatkowych rang powoduje, że ta gra naprawdę będzie się rozwijać i będzie szła do przodu. Ja jestem zwolennikiem również takiego dość szerokiego systemu rang, który występuje również w Counter-Strike'u i to jest bardzo dobry system, bo tam rzeczywiście na najwyższą rangę trzeba sobie naprawdę zasłużyć i być bardzo. Rank, tym jak najbardziej ja jestem za, bo wtedy ten ścisk będzie rozłożony na różne rangi i wtedy rzeczywiście ranga będzie po prostu grała, będzie wyznacznikiem umiejętności graczy. W tym momencie tak niestety nie jest. Nie będzie zastoju rangowego. To w moim odczuciu jest to w ten sposób, jak już wam wspomniałem, że ten ścisk rang jest taki, że niektórzy są w rangach, których nie powinni być. I taka jest też prawda, natomiast ścisk rangowy polega na tym, że wszyscy się będą skupiać, wszyscy będą w platynie, albo większość będzie graczy w diamencie. I ten ścisk rang powoduje, że nie można dalej iść do przodu, tak? Bo wiadomo, że im więcej gramy rankedów, tym mniej dostajemy punktów za zwycięstwa, co obniża nam szansę awansu, bo trzeba regularnie wygrywać, żeby dostać się o poziom wyżej. Więc ten ścisk rang, wprowadzenie obsydianu i czempiona by zdecydowanie by to rozładowało i ten pomysł jest jak najbardziej na plus. Kolejny element, rozmaicenie rozgrywki, czyli podniesienie atrakcyjności, ja sobie tutaj napisałem, rozgrywki oraz rywalizacji. No chyba po to wbijamy do Rainbow Six Siege, żeby po prostu rywalizować, podnosić swoje umiejętności i żeby ta gra była po prostu atrakcyjna. I w tym momencie, jeżeli ktoś bija diament, tak naprawdę ta atrakcyjność tej gry się dla niego może w jakiś sposób skończyć. No bo z kim ma rywalizować, skoro ma najwyższy poziom, tak? Tak więc o to mi tutaj chodzi, żeby ta motywacja i ta atrakcyjność i ta rywalizacja była cały czas podtrzymywana, więc te dwie nowe rangi jak najbardziej by się tutaj przydały i byłyby na miejscu. Tak, ja tutaj sobie uważam. Również to, co powinno zostać zmienione, tak, to jest ten pierwsze 10 meczy. Pierwsze 10 meczy, kiedy my możemy wbić platynę przy takiej ilości punktów przy obecnym systemie, jest złym systemem. Uważam, że maksymalnie Gold 4 powinniśmy wbijać po tych 10 zwycięstwach w tych meczach pierwszych. To jest moje zdanie, Gold 4 i później możemy sobie iść przez złoto. Później możemy iść sobie przez platynę, możemy iść przez diament, możemy pójść przez obsydian i możemy dojść do czempiona. I mamy jeszcze cztery rangi do zdobycia i ta motywacja jest naprawdę większa niż jak mamy do zdobycia tylko platynę, a niektórzy, jak wiemy, wbijali po prostu platynę 3, wygrywając 10 meczy, jeżeli grali bardzo dobrą drużyną, mieli bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o skuteczność. Więc wbijali platynę 3 i ten diament tak naprawdę mogli wbić po 5 dodatkowych meczach. I gdzie tu jest ta rywalizacja, gdzie tu jest ten równy poziom podnoszenia umiejętności? Nie ma. Tego ja uważam, że Gold 4 to jest max, co możemy dostać po meczach, w tych pierwszych 10 meczach, a później, jeżeli wprowadzony by został Obsidian i Champion, to byśmy mieli do zdobycia jeszcze tak naprawdę 4 rangi. To jest masę grania, masę czasu, masę motywacji, dużo rywalizacji i ta gra naprawdę by się dzięki temu po prostu rozwijała. I ten pomysł jest naprawdę świetny.
Jeżeli chodzi o dalsze elementy, jeżeli wprowadzamy dwie nowe rangi, należałoby po prostu zmienić system matchmakingowy. Ten system matchmakingowy teraz tak naprawdę istnieje, został on dokładnie opisany przez twórców, ale tak naprawdę nikt nas nie wie, jak on działa, bo zostało to tak napisane, tak zamotane, że my nie wiemy, dlaczego dostajemy plus 30 punktów czy minus 30 punktów. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego ja za zwycięstwo otrzymuję 20 punktów, a za porażkę dostaję 30 punktów i odwrotnie. W tym momencie nie jest to wyjaśnione. Jeżeli jest to gdzieś wyjaśnione, to proszę napiszcie mi w komentarzach, że jest oficjalna informacja od Ubisoftu, jak ten system matchmakingowy wygląda. I nie interesuje mnie to, co oni tam piszą, bo to jest dość mocno zamotane, tylko proste szczegółowe fakty, tak? Dlaczego dostaję tyle punktów za zwycięstwo, a dlaczego tyle dostaję ujemnych za porażkę. I w tym momencie to powinno zostać poprawione. Jeżeli chodzi o system matchmakingowy, jest on dalej skopanym systemem, bo miesza te rangi, wrzuca różne elementy. Niby się tłumaczą, że to wynika z tego, że jest mało graczy na diamencie, mało graczy na platynie. W tym momencie uważam, że tych graczy na diamencie jest wystarczająco dużo, żeby diamenty grały z diamentami, maksymalnie z platyną 3. I taka jest tutaj prawda i to należy po prostu zrobić. Ja uważam, dalej będę podtrzymywał ten mój system, który ja już kiedyś wam mówiłem, czyli miedź gra z miedzią oraz z brązem, silver gra z silverem oraz z goldem, maksymalnie 3. Gold 4 gra z platynami od 1 do 3, a diament gra z platyną, z platynami, również z platynami, ale w tym najwyższym poziomie, czyli platyna 3, diament. W tym momencie doszedłby również diament plus obsydian i na końcu byłby obsydian i champion. I w ten sposób ten system dopasowywałby poziom graczy do rangi. Oczywiście, jeżeli by były wprowadzone te dwie dodatkowe rangi, które by ten ścisk tych poziomów lekko rozładowały i doprowadziłyby do tego, że rzeczywiście ten poziom, który masz, odzwierciedla twoją rangę. Ten skill, który posiadasz, odzwierciedla to, z kim grasz. Byłoby to szersze i byłoby to lepsze. Dlatego uważam, że te dwie nowe rangi bardzo dobrze wpisałyby się w ten nowy sezon i bardzo ładnie by rozładowały ten cały natłok tych wszystkich leveli, tych wszystkich graczy, którzy tak naprawdę nie zasługują na granie na pewnych rangach lub zasługują, a na nich po prostu nie są. No i to jest po prostu taka tutaj lekka niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o ten system rankingowy w Rainbow Six Siege. Także te dwie nowe rangi, Obsidian i Champion, naprawdę by się tutaj nam przydały i byłyby one bardzo fajnym odzwierciedleniem tego wszystkiego, co się dzieje w grze, fajnym kopem dla tej gry, jeżeli chodzi o rozwój, kopem dla graczy, bo mieliby jakąś motywację do zdobywania kolejnych poziomów, kolejnych elementów, jeżeli chodzi o swoje umiejętności i do tego Championa, do tych 500 najlepszych graczy w danym regionie, każdy by chciał na pewno dobić, co spowodowałoby, że miał bardzo fajną motywację do rozwoju. Tak więc jeżeli chodzi o ten system, o te nowe rangi, to byłoby praktycznie wszystko, co chciałem wam przekazać. Jeżeli chodzi o te punkty ujemne, punkty dodatnie, które obecnie się ja dostaję, to mówię, nie wiem na jakiej to zasadzie jest. Oczywiście są pewne przypuszczenia, pewne przemyślenia, ale to jest tak skomplikowany system, że podejrzewam, że nawet Ubisoft nie wie, jak to po prostu do końca działa. Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, prostej matematyki, która naprawdę da graczom możliwość ocenienia swoich umiejętności, a grze pozwoli dopasowanie graczy do danej rangi, do danego matchmakingu. Tak więc to chciałem wam przekazać, to jest w tym materiale związanym z sezonem drugim, to są właśnie te dwie nowe rangi. Moje podejście do tych rangi już znacie. Chciałbym, żeby one były wprowadzone, rozładowałyby ten natłok, rozładowałyby te wszystkie nieporozumienia i konflikty, jeżeli chodzi o rangi, levele, umiejętności wśród graczy. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że zostanie ono wprowadzone i będziemy się cieszyć również z tego wszyscy. Tylko niech to zostanie zrobione po prostu z głową, żeby ten Obsidian i ten Champion naprawdę były to rangi, które będą po pierwsze rozładowywać natłok rangi graczy, po drugie będą pokazywać rzeczywisty poziom danego gracza, jeżeli chodzi o skilla. To by było świetne rozwiązanie. Tak więc, jeżeli macie jakiekolwiek swoje przemyślenia odnośnie nowych rang w Rainbow Six Siege, zapraszam was do komentarzy. Piszcie, mówcie, co myślicie, jakie rangi byście wyprowadzili, może więcej rang niż tylko dwie nowe.
to wszystko jest tutaj w tym momencie w fazie czystych spekulacji, czystych rozważań, więc jak najbardziej możemy tutaj się o to pokusić. Oczywiście te informacje, które wypłynęły do sieci o dwóch nowych rangach, ja podejrzewam, że one nie wypłynęły po prostu tak sobie, tylko twórcy zrobili tak zwany kontrolowany przeciek i gdzieś to po prostu wyszło, żeby gracze zaczęli o tym mówić, zaczęli mówić o sezonie numer 2. Ja się tutaj nie dziwię, ale coś musi być na rzeczy, skoro takie informacje po prostu wyszły. To tyle w tym materiale. Zapraszam Was na kolejny materiał związany z sezonem drugim, czyli w przyszłym tygodniu. Ja sobie założyłem, że będę był jeden materiał, będzie to dobry materiał z informacji związanych z sezonem numer 2. W przyszłym tygodniu zaczniemy już robić sobie operatorów z poszczególnych krajów. Zaczniemy sobie od słonecznej Hiszpanii. Także zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał. Na tym materiale w tym momencie kończę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się w te zimne wieczory. Pamiętajcie, żeby ciężar był zawsze ciężki. Zapraszam Was również na grupę, abyście do niej dobijali i naprawdę tworzyli bardzo fajną atmosferę wśród tej społeczności Rainbow Six Siege w Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege. Hej! Zone.